Cześć, jak się macie? Tutaj Pelka Damian. Witam was w kolejnym odcinku z FIFA Street. Back to Glory skończone. Ego, po czytaniu waszych komentarzy cholernie mi skoczyło. Dzisiaj czas zakończyć kolejną serię. Znaczy nie w tym odcinku, tylko po prostu wiecie. Pójdziemy w kierunku końca. Gdzie ja mogę się wybrać? Mam do wyboru Rosję, mam do wyboru Zjednoczone Emiraty Arabskie, mam również Japonię. Jednak... nie no, panna, nie jestem gotowy, by zakładać sita swoim przeciwnikom, dlatego też po raz kolejny mógłbym się udać do Londynu. Wygrywa ten, kto jako pierwszy zdobędzie 5 bramek. Dobrze, spróbujmy. I spróbuję to rozegrać na najcięższym poziomie, ze względu na to, że chciałbym odblokować jakieś nowe stroje dla swoich chłopców. D. Brian, Damian oraz Józef, zmienię ten zespół, ponieważ nie brzmi on zbyt ciekawie. Wybieram, będę mówił na niego Edge. No bo tak to powinienem chyba czytać, ze względu na to, że ma dużo trików. A tam mamy Czecha, Essiena oraz Lamparda. Okej, z Frankiem mogą być problemy, ponieważ jak przypierdzieli, to niestety bramka zejdzie z powierzchni ziemi. Essien, cholera, on też potrafi mocno strzelać. Czech też pewnie mocno strzela, bo jest bramkarzem. O, świetna piosenka w tle. Dzisiaj tylko i wyłącznie mój głos. Nie wiem, czy akurat to będzie jakaś wielka różnica, no bo wydaje mi się, że jeśli chodzi akurat o FIFA Street, to głos również byłby wystarczający, ale jeśli robi wam to różnicę, to kamerka w kolejnym odcinku wróci. No dzisiaj po prostu łatwiej mi jest nagrać bez mojej pięknej twarzy i tyle. I czekam, aż mi włosy odrosną. Nie, jestem łysy, żeby nie było. Okej, Back to Glory skończone. Kurczę, naprawdę niesamowity odzew z waszej strony. Prawie 5000 lajków. A co jak co, bez proszenia łapki w górę, to jest dla, według mnie, naprawdę niezły rezultat. Dużo wyświetleń jak na Back to Glory. No bo, o, ale poszła ładna panienka. No wiecie, z czasem seria straciła popularność. No ogółem zauważyłem spadek, jeśli chodzi o wyświetlenia, choć nie wiem, czy to wina tego, że YouTube obcina wyświetlenia, czy w sensie, że czasami widzę komentarz, że Damian, kurczę, spoiler, bo YouTube mi nie wyświetlił filmu po prostu w subskrypcjach, więc nie wiem, czy to wina YouTube'a, czy to wina moja. Okej, zaraz, więc nie wiem, bo ja czasami wrzucam filmy na Facebooka, ale Facebook też obcina zasięg, trzeba płacić za to, by osoby lubiące fanpage'a odczytały post. Okej, bez sensu, no ale cóż, jakoś trzeba pieniądze robić. Jak sami widzicie w tym momencie, ładny strzał, troszeczkę dbałem o posiadanie piłki, zero trików właściwie, jeden strzał, ale muszę uważać, flip-flap, dobra akcja. Więc jeśli chodzi o Back to Glory, naprawdę jestem zadowolony, jak to wszystko się skończyło. What? Co to kurczaka? Oczywiście język zachowuję. Panie i panowie, teraz to poczułem się, jakbym grał w FIFA 15, autentycznie, to jest interwencja na miarę 15. Jestem zawiedziony, bo to był czysty bullshit. Jednak okej, świetna sztuczka, Frank Lampard prawie przejął, Edge! No, jeszcze coś z tego wyjdzie, na spokojnie, przepuśćmy piłkę po... Essien, no jednak to jest defensor, wie co robić z takimi akcjami, no nie pozwolił na przepuszczenie piłki pomiędzy swoimi nogami, Frank Lampard! Świetna blokada, no i zaraz coś z tego wyniknie. Magidi spin właściwie mógłbym zrobić, ale może być fake bet, wymiana podań, oj, fake shot, o, wyszedł, proszę. Nie wiedziałem, że się da, ależ fantastyczna akcja. Co jak co, to akurat mi się spodobało. Nie było mnóstwo jakichś fantastycznych ruchów, ale leciutko wtoczona piłka do bramki, to może się podobać. No i co najważniejsze, na najwyższym cholera poziomie. Więc podsumowując, jeszcze raz chciałbym wam podziękować za to, że szczególnie tym, którzy oglądali Back to Glory od początku i wierzyli w to, że wygram. No co jak co, w pewnym momencie ja i sam byłem, nie chciałem kontynuować tej serii, ale stwierdziłem, że nie, dam radę, spróbuję. I spróbowałem, opłacało się. Koniec wymarzony. Choć ta kartka Campbella była niepotrzebna. Nie ukrywam, nie musiałem tego w ślizgu wtedy robić, oj. Ej, dobra, Petr Czech jednak pokazuje, dlaczego jest jednym z najlepszych bramkarzy na świecie. Świetna interwencja. No może akurat taki komentarz na ulicznym boisku nie jest adekwatny, ale i tak było to niezłe. Essien teraz zrobił niestety ze mną co chciał. Ach, teraz pytanie brzmi, co dalej? Czy będę jeszcze nagrywał coś z FIFA 15? Powiem wam tak, pracuję nad nową serią. Tak, oje. Staram się zainspirować jakimiś youtuberami z zagranicy, choć nie ukrywam, chcę, żeby to był mój pomysł. Właściwie, tak, już coś w kierunku FIFA 16 chciałbym zrobić. O, inaczej. Oj, miałem teraz szczęście, patrzcie.
Bo ogółem moje plany na FIFA 16 są takie, no oczywiście będzie główna seria, zwykły fut, tak jak zawsze to robię, klasyczna przygoda Dicks United. Pytacie się również, czy wróci normalny fut jeszcze bez żadnych bajerów. Zobaczę, dawno na PlayStation 4 nie grałem, ale pewnie na Xboxie dałem radę, no to na PlayStation też bym dał radę. No zobaczę, bo przydałoby się jednak, by prawdziwy zespół Dicks United, niezlepiany z końców, zdobył, no, mistrzostwo. Nad herbem widnieją dwie gwiazdki, tak teoretycznie. Znaczy gwiazdki to są przeważnie chyba jedna gwiazdka za 10 mistrzostw. No zależy, jeśli bierzemy pod uwagę mistrzostwa świata, no to możemy wziąć jedną gwiazdkę, to uznajemy, że takie wygranie w lidze to jest dla mnie mistrzostwo świata. Więc nad herbem Dicks United, który właściwie nie istnieje, to jest Portland Timbers, występują obecnie dwie gwiazdki. Przydałaby się ta trzecia, no. W FIFA 13 wygrałem ligę pierwszą. W 14 również, no to w 15 również by wypadało, ponieważ tak biorąc pod uwagę, no nie wiem, w głowie mam taką wizję, że po prostu, no nie, te mistrzostwo zdobyte legendami się dla mnie nie liczy. Znaczy okej, seria zakończona, ale to było coś innego niż normalny fut. Mam nadzieję, że nie nudzi was takie gadanie, ale oj tam, chciałbym, żeby Dicks United coś jednak znaczyli, tak większego niż tylko jakiś zespół. To były legendy futbolu, Back to Glory, to się nie liczy. Może będzie drugi sezon Back to Glory w 16, no zobaczymy co z tego wyjdzie. Aj, nieudany trik. Ale ogółem, no to mówię, kurczę. Postaram się zrobić drugi sezon i wracając do futa. Może spróbuję wygrać mistrzostwo na PlayStation 4. Postaram się, no zobaczymy co z tego wyniknie. Ładny trik, podanie, wykończenie. Jeszcze coś z tego może wyniknąć. McGeady spin, niestety w ścianę. Jeszcze jedno podanie, strzał. Oj, myślałem, że to właściwie bramka. Zobaczę, co da się wykombinować. I teraz moje plany, jeśli chodzi o 16. Chcę zrobić serię urozmaiconą. W sensie, wiecie, serię normalną, ewentualnie Back to Glory i jeszcze jedna seria związana z futem, ale no taka z bajerami. Jeszcze bardziej zaawansowana niż Back to Glory. No, dobra, to akurat nie jest trudne. Back to Glory nie było zaawansowane, ależ teraz sztuczka i to jest odpowiedź za tą bramkę, którą straciłem na wstępie. Piękne wykończenie Damiana, 3-2. Oj, Chelsea ma problemy. Więc, kurczę, przepraszam, że wracając do myśli, ciągle o cholera. Ciągle mówię więc, ale okej, czekajcie, skoncentruję się. Chodzi mi po prostu o to, że jeszcze myślę nad finalnym konceptem, ale no, mam w głowie kilka rzeczy, coś w stylu ruletki. Myślałem jeszcze nad, nie wiem, jakimiś kartami w ogóle. Karty po jakimś losowaniu. Ale nie, to akurat nie jestem w stanie wam tego wytłumaczyć, bo jadąc tramwajem po prostu tak myślałem. Właściwie, o, ale ładne podanie z kolanka. Myślałem, co mógłbym zrobić. I tak jednak nie do końca ten pomysł został ukończony w mojej głowie. Ale nie ukrywam, ruletkę na przykład widziałem, że tam w Polsce to coś Vibe próbował z nią robić, ale to chyba były losowe składy czy coś. Za granicą, no to jeden z lepszych youtuberów, Spencer, właśnie robił FIFA połączoną z ruletką. I to nie ukrywam, był cholernie dobry pomysł. I mam, wydaje mi się, że sam koncept ruletki wprowadzony do FIFA jest naprawdę ciekawy. Tylko mam nadzieję, że nie zostałbym zjedzony za to, że zgapiam, ale jeszcze jakoś bym sam to ewentualnie, znaczy byłyby dwie ruletki, ale powiem wam tak. I gdy to wszystko ogarnę w głowie, zrobię taką testową serię w FIFA 16, w FIFA 15. Jeśli sam pomysł wam się spodoba, no to wtedy zrobię go w 16. No, ale wiecie, może jeszcze lepszy. Po prostu tak eksperymentalnie chciałbym zrobić ruletkę. Okej. 6 minut za nami, 4-3, jeszcze jedna bramka i właściwie Dicks United odniosą zwycięstwo. Flip-flap, no niestety kończy się to wznowieniem od bramki, ale no mam nadzieję, że wam się spodoba ta ruletka. Tylko mówię, muszę to jeszcze urozmaicić i właściwie spróbować skonstruować taką ruletkę w rzeczywistości, bo nie chcę, żeby to było w jakimś, no na jakiejś stronie internetowej, tylko rzeczywista ruletka. Mam w domu, że robię sobie w domu ruletkę i kręcę nią na żywo, przed waszymi oczami. To według mnie jest naprawdę ciekawe, ale zobaczymy co z tego wyniknie. Czy to się przyjmie? Ładne zejście do środka, ale słaby Czech. Słaby strzał, Petr Czech broni. Dobrze, pozwólcie, że teraz skomentuję ten mecz na spokojnie i później zacznę inny temat. Ale bardziej luźniejszy, już nie związany z moim kanałem, Dobry Dribbling. Damian blokuje strzał Franka Lamparda. Dostał kartę Team of the Season.
Co z tego, że zagrał w MLS 0 spotkań? No znaczy, to są akurat, wiecie, karty All-Star, które nie mają nic wspólnego z ilością zagranych spotkań. Ładny trik, ale naprawdę, co jak co, to co... Te akurat sztuczki w powietrzu są po prostu świetne, no sami zobaczcie, wow! Nie wiem, co robię nawet, ale to wygląda świetnie. SN. Oj, co za dużo, to niezdrowo, ale teraz goalkeeper sam przechodzi do ataku. Damian, łop. Ale, kurczę, były czary. Zgubiłem piłkarzy Chelsea. No jednak pokonanie piłkarzy z Premier League byłoby naprawdę wielkim osiągnięciem, ale wyczuwam już podanie do Frank, a jednak nie jest podanie, no. Frank upada. Zwykła ruletka, owszem. I uda się strzelić? Prawie. Jest blisko. Podoba mi się to, że mimo że gram na najtrudniejszym poziomie, to nie dostaję po dupie. Sami widzicie, że no dobra, teraz, a nie tracę bramki, świetnie. Jest nawet niewyrównany, ja po prostu prowadzę, ale świetnie wyszło te hokus pokus. Muszę uważać, SN. No i dziwi mnie to, że jednak po tym, że no ja podaję piłkę do swojego bramkarza, tak teoretycznie, to on i tak może ją złapać. Ładny trik! I pusta bramka była przez chwilę, nic z tego nie wyszło. Edge, dawaj! Kurczę, tak powoli prowadził piłkę. No i tak nic z tego nie wyszło. McGibby, czy... A, można i tak, dośrodkowanie. Główka, gol! Proszę! Czegoś takiego się nie spodziewałem, jednak ten mecz kończy się poprzez uderzenie głową. Flip-flap, następnie zwykłe dośrodkowanie. Z tej powtórki, obejrzyjmy powtórkę, bo mam wrażenie, że jednak to jest bramka Essiena. Patrzmy dośrodkowanie i... to było genialne, Damian popchnął Essiena, przez co piłka wpadła od jego klatki do siatki. Wow, jest zwycięstwo, 5-3. I pierwsze spotkanie w Londynie wygrane. Fantastycznie. Kurczę, gdzie to w ogóle jest? Przed Pałacem Królowej, czy...? Nie wiem. Okej, London Square. Nie, chyba te miejsca są fikcyjne. No bo czegoś takiego jak London Square, z tego co kojarzę, nie ma. Jest Piccadilly Circus, ojeny, moje ulubione miejsce. I mogę teraz... O ludzie! Ej, dobra, teraz to odjazd. Mogę sobie wybrać dowolnego piłkarza Chelsea do swojego klubu. Mam dylemat, Didier Drogba czy Fernando Torres? Torres, no niestety, to już nie były jego czasy świetności. No wiemy, Liverpool wtedy dominował, Chelsea, no to tak niezbyt, zdobywał gole w najważniejszych momentach, ale i tak to nie był stary Torres, dlatego wybieram legendę. Wybrzeża Kości Słoniowej, legendę Chelsea, obecnego piłkarza Ligi Amerykańskiej, z tego co czytałem, czyli Didiera Drogbę. Mam wolne miejsce w zespole i jedyne co mogę powiedzieć, Didier, witaj w klubie. Ależ transfer. A i dobra, to jest już właściwie koniec. Odblokowałem okrągłe okulary. Odblokowałem London Square oraz odblokowałem nowe stroje. Kurczę, myślałem, że jednak jest to turniej. Nie doczytałem i tak naprawdę to było tylko jedno starcie. Okej, wiecie co? Czas na nowe stroje. Ogółem wiecie co? Na chwilę chciałbym wrócić do Hannover Five-a-Side Championship. Ponieważ wygrywając ten turniej na najwyższym poziomie, mogę wybrać, że na moich stronach będzie wyświetlane herb oraz nazwisko i numer. Przydałoby się to zrobić, czyż nie? Wydaje mi się, że spokojnie ich załatwię na najwyższym poziomie, tylko troszeczkę zmodyfikuję swój zespół. Dzisiaj w pierwszym zespole wystąpi Didier Drogba. A co tam? Wydaje mi się, że nie będę miał z tym jakichś problemów. Wiem, że powinienem grać już na tym najwyższym poziomie, no ale zobaczcie, jak fajnie to wygląda, jak mają numerek i nazwę na plecach. No, to jest jednak coś fajnego i żałuję, że to ominąłem na samym początku. Ale kiedyś wypada to zrobić, a jako, że teraz moi przeciwnicy raczej nie będą pokazywać wielkiego poziomu, dobry trik swoją drogą z mojej strony na początku, no to raczej powinienem to załatwić. Zastanawiam mnie tylko, jak spisze się Didier Drogba, no. Liczę na to, że zaraz piłka wpadnie pod jego nogi. Zobaczmy tutaj Józef. Stara się ją wyjąć. Mógłbym spróbować tych, wiecie, okularki odblokowałem, ale to jest chyba zbędny bajer. Oczywiście, że Drogba potrafi każdy trik. Ej, żeby taki leż mi zabrał łatwo piłkę, bez przesady. No teraz akurat jesteśmy w Niemczech, jeśli chodzi. Hanover, nigdy niestety nie byłem w Niemczech. Znaczy, teoretycznie byłem. Drogba, ostry kąt, wow. Prawie rozwalił mur przejazdem i, no, znaczy mam, powiem wam tak, byłem w Niemczech. Pamiętam, godzina druga chyba w nocy, gdzieś już chwila za granicą niemiecką i jakiś kibel. Był, znaczy nie, była to toaleta, nazwijmy to toaletą. Taka toaleta, że... czekajcie, co tam było? Dwa pizuary, jedna kabina.
Chyba tak, a może i nawet kabiny nie było. Więc tak, to był bogaty asortyment tej przydrożnej toalety, no ale właściwie czego chcieć więcej. No jeszcze łapki można było umyć, to wiecie. Nie wiem, nie wiecie pewnie dlaczego się czepiam, no. No i to tyle, to było ciekawe. Nie ukrywam. Zrobiłem swoją potrzebę. Jedyneczka. Łyk słoneczka w pochmurny dzień. Jakoś tak to szło. No i tyle. Miło, przyjemnie, szybko. No i to jest powód, dla którego sami faceci mnie z pewnością oglądają. Nieważne. To tak, to miała być moja przygoda z niemiecką federacją. I to tyle. To tyle. Nie, bo to tak teraz się zorientowałem, że niestety... Oj, prawie bramka. Tutaj mecz nie ma miejsca w Londynie. No kurczę, gdybym był w Niemczech, to bym coś ciekawego opowiedział, ale nie byłem w Niemczech. Ostatnio, kurczę, zauważyłem te komentarze o pizzy. Cholera, ile tego jest? Ja tylko mówiłem, że lubię pizzy. Bądźmy ze sobą szczerze, kto nie lubi pizzy? No ej. A wiecie, co mnie przeraziło? Bo tak ostatnio... chyba po nagraniu ostatniego odcinka Dicks United, Back to Glory, tak patrzę, komentarz, o Jezu. Coś mi utknęło w gardle. Przepraszam. Ja tak patrzę, komentarz. O Jezu, umieram. Ale bybla. Patrzę komentarz. Damian, jak smakowała ci pizza? A ja dzień wcześniej na pizzy byłem. I tak, what? Się przestraszyłem. Czuję się prześladowywany. I ja się boję o swe zdrowie. Czy smakowała mi pizza? Oczywiście, że smakowała. Powiem wam tak, opowiem wam historię o pizzy. Kiedyś byłem w Londynie, to był mój pierwszy raz w Londynie. Oj, 0-0 to nie jest dobry rezultat, powinienem prowadzić. Kiedyś byłem w Londynie i nie ukrywam, że byłem w niebo wzięty. Kurczę, no bo ogółem wiecie, tam ceny dla Polaka są takie w kit. Za funta rzadko idzie coś dobrego zjeść, ale ja zjadłem coś dobrego za funta. Słuchajcie, poszedłem w taką dosyć ciekawą dzielnicę. Byłem wtedy, to spałem w dzielnicy czarnoskórych. Trochę dziwnie się czułem, ponieważ pierwszy raz właściwie miałem takie doświadczenie za granicą, że o mój Boże, gdzie są biali? Ale to tylko tyle. No to ogółem przyjazna dzielnica. Spoko, są czarni. Nic mi nie zrobili, nawet pytali się o pomoc. Ze złotym zegarkiem na ręce i złotym iPhone'em. No fajnie mają. Więc tak, czekajcie, oddam strzał. Ech, nic z tego nie wychodzi, zaraz Drogba zdewastuje przeciwnika, czuję to. Więc tak, udałem się w dzielnicę i tak patrzę. Jest coś ciekawego, jest taka knajpa. Widzę, że pizzeria i ogółem kebab. No jak się zapewne możecie domyślić, prowadzone przez Turka. Tak, nie wiem skąd się domyśliliście, ale tak też było. Tak, była sobie taka knajpka, no uczęszczona chyba właśnie głównie przez turystów, choć wydaje mi się, że tam miejscowe dzieciaki też latały. Jednak jak się ta knajpa nazywała? Uwaga! One Pound Pizza. Jako Polak patrzę i nie wierzę, cholera. Co? Jak to? Pizza za funta? Ale ludzie, to nie było złudzenie, to nie była Fata Morgana, to naprawdę była pizza za funta. I wiecie co jest najlepsze? Właśnie zdobyłem gola. Wiecie co jest najlepsze? Że ta pizza smakowała. Dosyć dziwne, bo nigdy nie jadłem wcześniej pizzy z kurczakiem. No właściwie to nie była bogata pizza, po prostu pizza. I był na niej kurczak i ser jakiś. No i to była pizza, no bo za więcej dodatków trzeba było zapłacić. Znaczy nie była też dużych rozmiarów, chyba 13 cm średnicy. Ale najadłem się, byłem zadowolony, kurde. Pizza za funta. Czego chcieć więcej, ludzie? Idziecie, płacicie funta i macie pizzę. To był mój raj. Nie była to taka... Znaczy, jeśli miałbym ją umieścić w moim rankingu pizz, no to nie znalazłaby się nawet w pierwszej piątce, ale była dobra. Była dobra, nie ukrywam... O Jezu, Drogba teraz to ośmieszył przeciwnika. Prawie, bo nie wyszło do końca. Była dobra. Była po prostu dobra. Nie ma się do czego przyczepić. Była dobra. Nie bolał mnie potem brzuch, żeby nie było. Ale było okej. Było okej. Jadałem lepsze. Później się dopiero dowiedziałem, co to prawdziwa pizza. Minuta do końca tego spotkania, a ja wam opowiadam ciekawą historię o pizzy. Pizza jest dobra. Ale i to... O Jezu, ale wykończył samo okienko Del Rio! Alberto ostro dowalił. Więc jadłem pizzę. Ale oj. Dobra, przedłużyłem. Najlepsza pizza, jaką jadłem, to oczywiście, znaczy to chyba nie będzie niespodzianką. Choć wiecie co, mam dylemat. Nie wiem, czy wskazać tutaj Włochy, czy Hiszpanię. Tak, wiem, że wydaje to się dziwne. Jak to? Najlepsza pizza nie we Włoszech? Oj, ładna ruletka, strzał, dobitka i piękne 3-1. Powiem wam tak. Kurczę, we Włoszech, no to jednak
Dobra, byłem, Włochy, okej, super. No to trzeba skosztować tej pizzy. Pierwszy dzień, no to od razu, gdzie idziemy? Idziemy na pizzę. No to akurat wycieczka klasowa była w tym roku. No to poszedłem na pizzę i była dobra, nie ukrywam, to było coś naprawdę niesamowitego. Ponieważ nie było to coś, co zawsze jadałem w Polsce, wiecie, ja, kurczę, w Polsce to przeważnie grube ciasto i ogółem tak jest inna. Jest zdecydowanie inna. Właściwie jeśli miałbym oceniać, no to dla mnie pizza włoska i taka pizza polska to w ogóle dwa inne dania, ale mam wrażenie, że już o tym mówiłem i cholera. To było dobre, to było naprawdę dobre. Wziąłem zwykłą margheritę i nie żałowałem. To była rozkosz, to była impreza dla mojego gardła. Naprawdę nie wiedziałem, że coś może tak dobrze smakować, a jednak to była pizza. Prosto z Włoch. Ale powiem wam tak. No to już będzie koniec tego odcinka, ponieważ nie chcę, by trwały zbyt długo. Filmy trwające pół godziny to zdecydowanie za dużo. Jednak historię o pizzy skończę w kolejnym odcinku, jeśli chcecie ją usłyszeć. Przy okazji mecz z Aces. Kurczę, ta włoska była dobra, ale powiem wam, co zjadłem w te wakacje. Ale to już w kolejnym odcinku. Ja dziękuję wam za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.